Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj porozmawiamy sobie o największych makijażowych wpadkach gwiazd na czerwonym dywanie. Mogę się założyć, że każdy z Was kiedyś trafił na makijażową wpadkę gwiazdy, która wyświetliła Wam się w internecie i ja, szukając największych makijażowych tragedii z czerwonego dywanu w historii internetu, zauważyłam jedną zależność. Najwięcej tych zdjęć dotyczy nieświadomego błędu makijażysty czy osoby, która malowała się sama. I o tym błędzie, który tak łatwo przeoczyć, ale który robi tak wielkie szkody na zdjęciach, za chwilę Wam powiem, ale zacznijmy od rankingu 10 makijażowych wpadek celebrytów na czerwonym dywanie. Uwaga, będzie też jeden facet, także zaczynamy. I mam nadzieję, że w tych 10 zdjęciach zauważyliście podobieństwo błędu makijażowego, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. I szukając tych zdjęć, głównie na portalach plotkarskich, zauważyłam wielkie oburzenie w komentarzach. Ludzie pisali, czy te osoby nie widziały się w lustrze przed wyjściem z domu, jak one mogły w takim stanie wyjść na czerwony dywan. A no właśnie, one nie były świadome, że tak wyglądają. Żeby dać Wam realny dowód na to, że te gwiazdy faktycznie nie wiedziały, jak wyglądają, przygotowałam jeszcze raz zdjęcie Angeliny Jolie, czyli chyba największej wpadki makijażowej w historii internetu, która wyświetla się w pierwszych pozycjach w wyszukiwarce Google. I znalazłam w internecie również filmik, gdzie Angelina ma na sobie ten sam makijaż, jest to ta sama premiera i możecie zobaczyć, że na filmiku nie widać tutaj żadnego błędu makijażowego. Błąd makijażowy pojawia się dopiero, kiedy na Angelinę błyśnie flash. I to właśnie na zdjęciu z flashem wychodzi, co poszło nie tak. Ja bardzo często wspominam na moim kanale, że kiedy wiecie, że będą Wam robione zdjęcia z flashem, musicie pamiętać o tym, żeby nie nakładać na twarz podkładu z wysokim filtrem, ponieważ filtry odbijają światło flasha i wtedy Wasza twarz wygląda bardzo, bardzo blado na zdjęciu. Ale musicie również pamiętać o tym, czym utrwalacie makijaż, bo pudry mogą Wam zrobić właśnie takie kuku, jak tym gwiazdom na czerwonym dywanie. I tym składnikiem, który robi takie psikusy na zdjęciach, jest zazwyczaj krzemionka, inaczej opisywana w składach kosmetyków silika. I kiedy widzicie, że silika jest na pierwszym miejscu w składzie pudru, absolutnie nie używajcie go, kiedy wiecie, że będą robione Wam zdjęcia albo malujecie klientkę i wiecie, że ona będzie miała zdjęcia z flashem. Zauważyłam, że kiedy puder ma silikę, czyli krzemionkę na pierwszym miejscu w składzie, zawsze występuje ta zależność, ale kiedy krzemionka jest już na drugim miejscu, musicie ten puder wytestować z flashem, bo tutaj zależy, jak te składniki są proporcjonalnie wymieszane ze sobą. Bo czasem krzemionki jest tak mało, że ona nie odbije Wam światła, więc nie patrzcie też na sam skład, tylko testujcie te pudry wcześniej, przed nałożeniem ich na twarz, właśnie na zdjęciu z flashem. Wtedy będziecie mieli pewność, że nie zrobicie żadnej makijażowej wpadki na zdjęciach. W szczególności dotyczy to pudrów rozświetlających, zazwyczaj przeznaczonych do okolicy pod oczami, żeby ją optycznie wyblurować, i pudrów HD. I to nie jest tak, że te pudry są do kitu, one po prostu mają inne przeznaczenie. Te pudry świetnie sprawdzają się do filmowania, kiedy chcecie uzyskać efekt nieskazitelnej cery na kamerach HD, w mocnych zbliżeniach, kiedy chcecie, żeby makijaż był praktycznie niewidoczny na skórze, a skóra wyglądała na optycznie wygładzoną. Wtedy to się sprawdza rewelacyjnie. Ale te pudry właśnie nie lubią się ze światłem flasha, na które trzeba uważać. Przybliżyłam się troszkę i żeby pokazać Wam w praktyce, o co tutaj chodzi, zrobię sobie na czole paski różnymi pudrami, później zrobimy zdjęcie z flashem i zobaczycie, co się stanie. Zaczynamy od pudru Estée Lauder Perfecting Loose Powder w kolorze transparentnym. Robię nim pasek od razu koło mojej blizny i to będzie nasz pierwszy puder. Dalej mój ulubiony i sprawdzony puder pod kątem właśnie fotografii z flashem, Laura Mercier w kolorze transparentnym. Zaraz koło Estée Lauder. Następnie puder RCMA, który przez wielu jest uważany za puder, który odbija światło flasha. Jako trzeci. Możecie zobaczyć, że on jest
bardzo biały i on w dużej ilości nałożony bieli skórę, ale czy odbija światło flesza? Zaraz zobaczymy. Następnie niska półka cenowa, czyli Vibo Fixing Powder. I ostatni puder z kryolanu, który również polecam do fotografii ślubnej, czyli Dermacolor Fixing Powder. Paski zrobione, teraz robimy sobie zdjęcie z fleszem. I możecie zobaczyć, co się tutaj stało. Widać tylko i wyłącznie jeden pasek na czole i jest to puder, który ma krzemionkę na pierwszym miejscu. Inne pudry są w 100% niewidoczne. Nawet ten biały puder RCMA, który nałożyłam w dość dużej ilości tutaj na moje czoło, nie odbija światła flesza. On tylko i wyłącznie rozjaśnia twarz, kiedy nałożony jest w zbyt dużej ilości. Natomiast nie odbija światła flesza. Światło flesza odbija tylko i wyłącznie puder Estée Lauder, który specjalnie nałożyłam koło mojej blizny, żeby było widać, gdzie on jest nałożony. I teraz pokażę Wam, co się stanie, kiedy przypudruję nim swoją twarz. Zrobię sobie taki delikatny baking, żeby nie było, używam tego pudru na nosie. Zrobię sobie tutaj właśnie takie odcięcie, jakie miała Angelina. Normalnie możecie zobaczyć, że to jest niewidoczne. On się przepięknie sprawdza do takiego rozjaśniania skóry, rozświetlania skóry do filmów. Zaznaczam do filmów. Nałożę go tylko i wyłącznie na tą stronę, żeby tutaj była różnica, że go nie ma. Teraz robimy kolejne zdjęcie z fleszem. I zobaczcie, co się stało. Wszędzie tam, gdzie puder jest nałożony, wyglądam, jakbym była opruszona mąką. Dosłownie. A nie nałożyłam go w bardzo dużej ilości. Nałożyłam go mokrą gąbką, która pięknie wtapia puder w skórę. I normalnie on jest praktycznie niewidoczny na skórze. Nie ma tutaj takiego czegoś, że tutaj wygląda to podobnie jak na zdjęciu. Na zdjęciu wygląda to tragicznie i dopiero flash to pokazuje. Tutaj na filmie wygląda wszystko przepięknie. Nikt by się nie spodziewał, że kiedy błyśnie na Was flash, będziecie wyglądać w taki właśnie sposób. I mam nadzieję, że to Wam pokaże, że te gwiazdy naprawdę nie wiedziały, że tak wyglądają. To jest błąd makijażysty, to jest nieświadomość makijażysty, dlatego warto tego unikać. No musicie koniecznie tego unikać. Ja wcześniej też robiłam sobie testy tych pudrów na gołej twarzy, gdzie nie miałam praktycznie na sobie makijażu i z bliska to wygląda tak. Tam, gdzie jest nałożony puder, jest po prostu jedna wielka masakra. Wyobraźcie sobie pannę młodą, która wygląda tak na zdjęciach, a nie jest tego świadoma i dopiero kiedy dostaje zdjęcia od fotografa, fotograf nawet nie jest tego świadomy i kiedy odpala takie zdjęcia na komputerze, no po prostu tragedia murowana. Mam nadzieję, że ten film przybliży Wam temat, że już teraz będziecie wiedzieć, dlaczego czasem gwiazdy wyglądają w taki sposób na czerwonym dywanie i jest to bardzo częsta sytuacja i niestety jest to zazwyczaj nieświadomy błąd. Dajcie mi koniecznie znać, czy wiedzieliście, że takie coś może wystąpić, czy znacie temat. Jestem też ciekawa, jakie są Wasze odczucia na temat tego filmu. Bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się kolejnym razem. Buziaki, trzymajcie się, pa!